Dzień dobry i witam na kanale Azji, Azji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, co oczywiście są przy mnie, kibicują i tych hejterów, bo też bardzo serdecznie ich pozdrawiam. A w szczególności chciałbym pozdrowić dzisiaj Banana. Kobieto, oby ten uśmiech z twarzy nigdy nie znikł. Również pozdrawiam serdecznie Bieszczady, które bliskie mojemu sercu są. Krosno Kolego, jak najbardziej pozdrawiam cię serdecznie. I również pozdrawiam, wczoraj poznałem naszego polskiego kulturystę. Piotrze, pozdrawiam cię i sukcesów w sporcie. I tak samo w ochronie. No, ale dzisiaj, jak już mówiliśmy, będzie tematyka RADO też od samego początku. A że ludzie chcieli przepisy, no to mieszamy z przepisami też. Ale dzisiaj jest RADO i wyłącznie RADO. No to opowiem wam historię jego nieszczęsnego pociągu bo też wydaje mi się, że warta usłyszenia jest fajne bajery były No to jedziemy z tym Rado jak jeszcze dopiero się wprowadził do mnie tam parę filmików strzeli z Jarkiem.b wreszcie wpadł na pomysł, że będzie nagrywał wesela i urodziny pewnego dnia nadarzyła mu się okazja na romskie urodziny gdzie są Linizanta? Pozdrawiam bardzo. Dziękuję za wiśniówkę. Bardzo dobra nalewka. No ale przechodząc do tego, Rado miał z Jarkiem tam jechać, ale Jarek Ramów nie lubi i po prostu nie chciał z nim tam jechać. No i Rado mówi: Jak ja tam sam nagram? Jak to zrobię? Ariel, pojedziesz ze mną? No mówię: Chłopie, ja mam pracę, życie, kobietę, tak. No ale jak już będzie trzeba, to pojadę. Rado powiedział, że będziemy mieli zamówione, zamówioną taksówkę tam. Czy ten pan przyjedzie po nas? No to mówię, dobra, to akurat szybko po pracy wpadnę, zawiniemy się, pojedziemy. No ale przecież jeszcze twierdził, że rad dostanie 200 funtów za to, tak? Mówię, chłopie, mi na Kasie nie zależy, aby ci dobrze szło. No ale przyszedł ten dzień. Jarek nie chciał z nim tam w ogóle jechać. I przyszedł ten dzień, no i co? Ja miałem sen, dzień wcześniej. O jakichś nagraniach, statywach i w ogóle. I mi to już śmierdziało, bo jak mam sny o czymś, no to one zawsze przenoszą coś, przynoszą coś do mojego życia. No i do dorada mówię, to jak z tym? Kiedy ta taksówka będzie? O, nie będzie tu, nie, nie wyszło coś, nie może, bla, bla, bla. Wiadomo, ja się nie będę tłukł pociągiem tyle, żebyś ty sobie tylko ponagrywał jakieś urodziny, tak? Jak chcesz, to sobie sam mieć, ale odradzam ci tego. Z tego względu, że miałem sen i zwykle jak coś mi się śni. To jest lipa z tego, nie? Ale rado uparł się i pojechał tam na te urodziny, tak? Bo miał się nachapać kasy jak zwykle i przy okazji pokazać wam jak te urodziny wychodzą. No oczywiście zapomniał jednej rzeczy. Wtedy schodził z alkoholu poprzez palenie trawy, tak? I dawkował dość dużo medycznej marihuany z Kalifornii. Co mu bardzo służyło, bo nie pił i nie był nerwowy. No ale urodziny mu wyszły, całkiem niezłe. No ale niestety trawy tam nie było na tych urodzinach i radziu ładował alkohol strasznie. A wiadomo, że alkohol spowodował to, że wracając tym pociągiem, no to oczywiście radziu odpalił się na Ilonę. Chłopak był strasznie zakochany w tej kobiecie i strasznie go to zraniło, żona z tym rafikiem i tym kamerzystą i w ogóle. No i odpalił się, jak pojechał z nią, niesamowicie. Gdzie się nie robi, tak. Jak już się kończy związek, to się kończy związek i tyle nie wiesza się psów na sobie. Bo nie ma sensu, po prostu trzeba iść do przodu i tyle. A w życiu ktoś się nowy pojawi za jakiś czas. Wiadomo, serce złamane, bolesne. No ale odpalił się niesamowicie. Jak zobaczyłem tego lifea, to od razu oczywiście dzwoniłem. Na początku mnie odrzucał. No ale w pewnym momencie Rado odebrał. Mówi, że jest z policją pod Ilonym domem. Pod Ilony domem. Mówi, a po co ci ta policja? Bo chcę odzyskać swoje rzeczy i wszystko. Nie będą mi tam szargotać. Mówi, że Rafik wisi przez okno i gada tam do niego, że ma do domu. No to mówię, Rado, daj mi policjanta do telefonu, to ja z nim porozmawiam i przedstawię tą sytuację, bo twój angielski jest taki, że Boże, pożal się. A akurat byłem ze swoją kobietą. Ona tłumaczy tłumaczy w czterech językach przysięgłych dla sądu i policji no Rado włączył niby na głośno mówiący. policjant nie chciał się odzywać moja kobieta zaczęła rozmawiać urzędowym językiem policjant też się nie odzywał ja zacząłem używać kodów z ochrony policjant się nie odzywał no i Rado mówi, że musi kończyć się wyłącza mówię spoko to chodź do domu jedź ja jestem u kobiety to przyjedź co pogadamy no ale dziwnym trafem, rado był za 20 minut u mnie w domu. Od ilony się jedzie ponad godzinę metrem do mnie. To już mi trochę śmierdziało, tak? I dlaczego ten policjant się nie odzywał w ogóle? No ale jak rado przyjechał do mnie, no to był roztrzęsiony. No to jak zwykle odpalił się, że on jest jak Hitler i wszystkich by tylko zabijał, i w ogóle, że on kocha Hitlera. A moja kobieta jest pacyfistką. Teraz już była kobieta, bo od niedawna się rozeszłem z nią, poprzez dużą różnicę i obstawanie, obstawanie za Rado, gdzie ona twierdziła, że to jest Kawohama i tyle. No ale ja zaślepiony w braterską miłość, cały czas twierdziłem, że on się zmieni. No jak widać, nie wyszło. No ale do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, nie wieszamy psów na sobie. No ale jak się odpalił, to oczywiście mówię: Co ty w ogóle robisz, nie? Czemu tak krzyczysz? Skręciłem Blanta mu, dałem mu Blanta. Jeden, drugi, dalej krzyczał tam o tym Hitlerze. Strzeliłem go w pysk, mówię, kurde, człowieku, ile można? Jak chcesz tu siedzieć, to po prostu musisz być normalny i normalnie rozmawiać, tak? Po trzecim Blancie. Rado uspokoił się. No i co? No i poszedł do domu, tak? Bo moja kobieta już go nie chciała na oczy widzieć, ani w domu też. Także się poszedł. No i historia, historia jego wielkiego pociągu, właśnie była taka. No ale śmieszne w tym, że to wszystko wyszło. Jak on tam był z tą policją? Jak byłem ujelony pod tym domem 1 grudnia, żeby załatwić te rzeczy i te wszystkie inne, jak już wam wcześniej opowiadałem na filmiku. I policjant mówi, że ja tam pierwsze zgłoszenie robię na ten dom w ogóle, że tam policja jest. Także od razu się zacząłem śmiać, mówię, no to ładna bajera. Teraz tylko się Twoja bajera potwierdziła. No, a odnośnie wczorajszego filmiku, który Sobutek przełapał i bardzo dobrze zrobił, powiem wam, bo rado wszystkich szantażuje. I wczoraj cały dzień też wydzwaniał. Szantażował mnie, że będzie nagrywał spod mojej pracy, spod mojego domu. Że wystawi filmiki od babci, gdzie sprzątaliśmy ten ogród. Tam oczywiście na tym ogrodzie nic złego nie robię, oprócz tego, że pracuję i znowu dużo ka używam, bo akurat radio się opierdzielał. I cisnąłem tam dobrze z językiem łacińskim, tak? Ale nie ma czego się tam wstydzić, no po prostu człowiek jest sobą i nieraz się poklnie, tak? Ale nie robię tego. Na publikę czy, czy właśnie na internecie. Bo trzeba też umieć się zachować i wiedzieć kiedy i co. No ale śmieszne to jest to, że właśnie Radziowi przyszło ze 4 tygodnie temu list za jeżdżenie z Leicester do Londynu bez biletu. Kara wyszła na 126 funtów, gdzie wysłałem mu. Tą karę oczywiście w postaci zdjęcia na WhatsApp. Już teraz jestem zablokowany. Dzisiaj nawet nie odbiera ode mnie telefonu. No ale dzisiaj znowuż przyszła kara. Nie kara, tylko przyszło wezwanie do sądu na sprawę sądową, bo nie zapłacił tego. Oczywiście skontaktowałem się z sądem, poinformowałem, list mam odesłać i poinformowałem również ich, bo tam błędne dane podał z jego wiekiem. A listy takie nie mają prawa przychodzić na mój adres, bo ta osoba nie zamieszkuje tu już. A jak po prostu będzie ta sprawa w sądzie, to wrzucą mnie na tak zwaną czarną listę, i później będą problemy z wzięciem nawet telefonu na abonament na ten adres, bo powiedzą, że jest po prostu na czarnej liście i przez 6 lat mogę sobie zapomnieć. No, pomimo, że nie jest na moje nazwisko, po prostu adres będzie spalony. A odwołując się do tego, właśnie filmiku wczorajszego, gdzie niby spontan. Tak, spontan grafika. Chłopak. No oni we dwóch nie mają godności już. Rado na niego wyzwanią na policję, to jest raz. Do Polski dzwonił do wujka, czy kuzyna, żeby list gończy, zrobił. Międzynarodowy, a nie krajowy, żeby Rafika powieźli. Jak ja dzwoniłem na tą policję, to Rado pokazywał im listy gończe na Rafika, żeby go powieźli, bo on już nie może z Rafikiem. Rafik go za bardzo denerwuje. A teraz dwóch wielkich przyjaciół. Dobrze, że wreszcie się spłucował tego, że ugrał te pieniądze. Jakby wcześniej powiedział to, to w ogóle by nie było tych żadnych szopek tutaj. No ale jak widzicie, cały czas jakieś śmieszne szantaże, jakieś dziwne szopki, tak? W koło i to samo. Mówiąc, że na jednym filmiku byłem agresywny, tak. Do tego pana, który głupoty o mnie pieprzył, byłem agresywny. Bo jestem dobrym człowiekiem, ale jak wiesza się na mnie psy, to właśnie później tak wychodzi. Że nie dam se w kaszę dmuchać i jest co jest ze mnie. Ale krzywdy ludziom nie robię. Tak samo jak rada mówi, że po ulicach chodzi bezpiecznie, że jeszcze ja Jamajczycy go nie dorwali. Nikt go nie będzie dorywał, bo gówna się nie rusza. A jak ma jakiś problem. To może zawsze przyjechać. Rękawice w domu są. Przez lata trenowałem sztuki walk. Możemy to w każdej chwili rozstrzyc jak facet z facetem. Nawet we dwóch, dwóch na jednego. Ja tam nie widzę żadnego problemu. Lepszy wygra. Zawsze miałem szacunek do ludzi, którzy mi spuścili łomot. Podniosłem się, podałem rękę, przeprosiłem. Nawet ich podziękowałem z szacunkiem, że jesteś lepszy. Tak, dziękuję za lekcję życia. No ale niektórzy po prostu nie mają tego honoru i tylko kłapią tym dziobem. No, ale zobaczymy, co on będzie tam jeszcze dalej kłapał. Bo jak widzicie, zamiast ucichnąć i po prostu powiedzieć wam całą prawdę o sobie, na te wszystkie kłamstwa, to teraz kombinuję jak może. Tylko jedzie i jedzie po mnie. No, ale cóż. Ja jestem odporny na to. A jak chcą, mój adres znają. Także ja zapraszam serdecznie. Możemy porozmawiać i zobaczymy, jak ta rozmowa wyniknie. Bo zastraszanie, szantażowanie to nie dla mnie, ja dzieckiem już nie jestem także bać się bólu nie boję miałem wiele lat w chorobie operacji przeszłem wiem jak to jest mieć setki <laughs> nie blizn tylko szwów na sobie, wiem jak to boli także no w CIRy też nieraz dostałem jak widać Po się i w ogóle, ale to jest po prostu życie Raz jest ładnie, pięknie, raz jest w bólu. No i trzeba po prostu radzić sobie z tym. No i chyba tyle będzie tej historii na, na temat. Aczkolwiek jeszcze mogę dodać, że na przykład spontan, te nagranie w muzeum ich Jarka i Radka, do tego Rafik ze spontanu w muzeum. No wyobraźcie sobie, Rafik w muzeum. No. Jeszcze co, co oni tam wymyślą sobie, nie? A jeszcze taki fajny, ciekawy filmik zobaczyłem, którego wcześniej nie widziałem. On był nakręcony na rado 47 urodzinach, które nie były 47, tylko 33 tak naprawdę. Jest to z Jackiem Plackiem i Jarkiem, gdzie w tunelu Jacek Placek uczy manipulacji, jak manipulować widzami i całymi ludźmi. Także to tylko świadczy o tym, Jacy oni dobrzy przyjaciele są i kto dla kogo pracuje. Także na internecie znajdziecie to. To jest Jarek z Jackiem. Jarek Was, Jacek, tak. I tam właśnie jest pokazane, jak się ludźmi manipuluje poprzez rozmowę, wymyślanie słów, zaczepianie rozmową, i później po prostu kręci się. No, cały czas obstawanie za Jackiem? Jarka? To tylko podkreśla, kto dla kogo pracuje. Także no, cóż tu dużo mówić. No. Była sytuacja, gdzie było podpisywany ten papier, że Jarek dał 400 funtów dla Rada za, za, za YouTube'a. No i w, tak, był, ale w tym samym momencie Jacek, zamiast zadzwonić do RADA, to zadzwonił do Jarka. Jarek się zmieszał, nie wiedział o co chodzi, jak ma to rozstrzygnąć i w ogóle, że jak to nie dorada tylko do Jarka. No ale w koniec końcowi dał telefon dla oczywiście Rada. Rado tam chwilę porozmawiał i później Jarek dalej z nim rozmawiał. To także powiem wam, że teraz jak słuchy dochodzą mnie o tym, że Rado rozmawia dalej z Jackiem, to powiem wam, że teraz ja zaczynam w to wierzyć. Bo jak Jarek jest najlepszym jego przyjacielem, to widać, że po prostu jakieś tam machlojki już idą. I Rado zaczyna przechodzić na stronę Jacka. I wcale się nie zdziwię, jak będą jakieś nowe filmiki, albo jakaś będzie ustawka znowuż. Bo ten Tupolew, ten czarny notes, to jak już wspominałem, tam nie ma nic. On go znalazł na śmietniku. Ten notes jest wypisany w języku angielskim. Po prostu takie notatki. I mówiąc, że on mala tam wszystko na ludzi, nie wierzcie w to gówno, bo w tym notesie on nawet jednej kartki nie miał rozczytać. A jak dopisał. Coś? To dopisał po prostu maklojki, numery telefonów do ludzi, którzy właśnie wydzwaniacie do niego, czy wasze dane kontaktowe. Takie właśnie rzeczy tam są. A cała ta reszta zamazgana tych kartek, to jest wszystko po angielsku, on nawet nie umie słowa przeczytać z tego. No to sami możecie wnioski wyjąć. 12 luty, data z dupy wyrzucona, bo już nie wiedział co ma zrobić. O, 12 luty. Mógł 14, to walentynki bym miał przynajmniej. No ale tak to będzie miał dużo do tłumaczenia, dlaczego 12 lutego nie wyrzucił czegoś konkretnego, nie? Chyba, że naprawdę się spotka, z Jackiem się ustawią i się spotkają 12 lutego, nie? W co też bym nie wątpił. Bo może być wszystko ustawione, sam mogłem być zamieszany w duże kłamstwo, poprzez to, że on niby z Jackiem nic tego tego, a co do czego to może afera za plecami iść, nie? Także musimy po prostu obserwować, słuchać dokładnie, co tu się dzieje na tych wszystkich kanałach i będziemy dokładnie wiedzieć, jak w trąbkę się ludzi robi spoza YouTube'a, poprzez YouTube'a. Także no zapraszam do kolejnego oglądania i jak zwykle komentujcie, zadawajcie pytania. W miarę możliwości będę odpowiadał na ile się da. A na teraz dziękuję serdecznie i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich.